Jak zabezpieczyć Wasze konto na YouTubie przed potencjalnym włamaniem hakerów? Jest na to kilka sposobów i w dzisiejszym filmie przedstawię Wam 8 kroków, jakie możecie podjąć, aby zabezpieczyć Wasze konto, Wasz kanał na YouTubie przed potencjalnym włamaniem osób trzecich. Tak więc zaczynajmy. Pierwsza bardzo ważna rzecz. Trzymaj maila, na którego założyłeś kanał na YouTubie, w sekrecie. Nie publikujecie go nigdzie, nie udostępniacie publicznie, nie dajecie przypadkiem w zakładce informacje czy kontakt. Ten e-mail trzymacie w sekrecie, tak jak hasło do Waszego kanału. To jest bardzo ważne. Często o tym wspominam, mówiłam też podczas filmów o zakładaniu nowego kanału na YouTubie. Zakładamy nowy Gmail i trzymamy go w sekrecie. Więc to jest bardzo ważne, aby tego maila nigdzie nie udostępniać, aby zminimalizować ryzyko właśnie włamania na konto, bo jeśli ktoś nie zna naszego maila, to oczywiście będzie mieć trudniej, żeby się na takie konto włamać. Druga ważna rzecz, nie klikaj w żadne linki podszywające się pod YouTube'a. Jest szansa, że możecie dostać maila mówiącego o tym, że na przykład Wasze konto jest zagrożone, albo że naruszyliście prawa autorskie i aby je rozwiązać, musicie kliknąć w konkretny link. Nigdy w takie linki nie klikajcie. Jeśli będzie jakaś sprawa z Waszym kontem, jakiś problem z Waszym kontem, to prawdopodobnie pierwsze co dostaniecie informacje na YouTube Studio. Tam dostaniecie informacje o tym, że na przykład naruszyliście prawa autorskie albo że jest problem jakiś z Waszym filmem czy też z Waszym kanałem. A jeśli już faktycznie mielibyście dostać maila, to przychodzi on tylko i wyłącznie z dwóch adresów: youtube.com i google.com. Wszystkie inne maile możecie ignorować, nie zwracajcie na nie uwagi i przypadkiem nie klikajcie w żadne podejrzane linki, ponieważ w ten sposób możecie ściągnąć jakieś złośliwe oprogramowanie na Wasz komputer, na Wasz telefon i w ten sposób ktoś może przejąć Wasze konto. Trzecia bardzo ważna rzecz, nie używaj do logowania na YouTube żadnych wtyczek czy aplikacji, które nie są zatwierdzone przez YouTube'a. Jest bardzo dużo różnego rodzaju właśnie wtyczek czy aplikacji, rozszerzeń, które monitorują różne rzeczy na YouTubie, na Waszym kanale, statystyki i tak dalej, ale tylko niewielka ilość z tych aplikacji jest faktycznie zatwierdzona przez YouTube'a. Jest to m.in. na przykład TubeBuddy, bardzo popularna wtyczka, rozszerzenie do Google Chrome, która pokazuje Wam więcej tak jakby statystyk, możecie tam monitorować różne kanały, konkurencje i tak dalej. I ona jest faktycznie zatwierdzona przez YouTube'a i tam, jeśli się zalogujecie, no to nic Wam nie grozi. Ale jest dużo aplikacji, dużo wtyczek, które nie są sprawdzone, nie są zatwierdzone i wówczas, jeśli zalogujecie się przez taką aplikację, no to taka aplikacja ma od razu dostęp do Waszego loginu, Gmaila, maila, do Waszego hasła i w ten sposób może przejąć Wasze konto. Tak więc zawsze sprawdzajcie wszystkie aplikacje, wtyczki, które używacie do logowania się na Wasz kanał na YouTube. Czwarta rzecz. Używaj mocnego hasła i to takiego, którego nie używasz nigdzie indziej. Wydaje mi się, że to jest podstawa podstaw, aby mieć bardzo mocne hasło, żeby nie podawać tam na przykład imienia, nazwiska, daty urodzenia, jakichś takich bardzo podstawowych informacji, aby to hasło było jak najbardziej skomplikowane. Małe litery, duże litery, cyfry, jakieś znaki specjalne. I ważne, aby tego hasła nie używać nigdzie indziej, ponieważ jeśli w jakiś sposób na przykład jakiś haker albo będzie jakiś leak, gdzieś Wasze informacje wyciekną, wiem, że bywają takie rzeczy, nawet chyba Facebook miał taką sytuację, że dane użytkowników wyciekły, więc wówczas jeśli na przykład będziecie używać takiego samego hasła, takiego samego maila, no to macie furtkę otwartą dla hakerów, aby Wasze konto zostało przejęte. Tak więc używacie osobnego maila i osobnego hasła, mocnego hasła. Kolejna rzecz, sprawdź, kto ma dostęp do Twojego konta na YouTubie. W tym celu przechodzisz do panelu YouTube Studio, następnie z lewej strony wybierasz ustawienia i kolejno zakładkę uprawnienia. W tym miejscu możesz zobaczyć osoby, które mają dostęp do Twojego konta. Tam jest podany e-mail, adres, nazwa użytkownika oraz rola. Ja u mnie na przykład na moim kanale mam tylko jedną osobę, ale może być taka sytuacja, że na przykład chcecie dodać moderatora albo jakiegoś admina, macie bardzo dużo komentarzy, macie rozwinięte konto, chcecie mieć dodatkową pomoc, więc sprawdzajcie i monitorujcie to na bieżąco. Jeśli ktoś już nie pomaga Wam przy Waszym kanale, nie ma takiej potrzeby, aby właśnie mieć tego moderatora, to usuwacie taką osobę i nie ma ona już wówczas dostępu do Waszego konta. No i tam też możecie sprawdzić, czy przypadkiem nie został tam dodany jakiś dziwny użytkownik, być może już ktoś Wam się na przykład włamał na konto i dodał siebie jako moderator, jako właściciel, jako osoba zarządzająca kontem. Więc właśnie w tym miejscu możecie sprawdzić, kto ma dostęp do Waszego konta. Następna bardzo ważna rzecz, którą trzeba zrobić właściwie to już na samym początku, to włączyć dwuetapową weryfikację. To znaczy potrzebujecie dodatkowe hasło, dodatkowy kod, na przykład SMS-em albo e-mailem, aby potwierdzić Wasze logowanie. Czyli pierwszy step, pierwszy krok to będzie Wasz e-mail i hasło, a następnie YouTube poprosi o 6-cyfrowy kod, który na przykład przyjdzie Wam SMS-em albo przyjdzie Wam na innego maila niż ten, do którego się logujecie. Musicie mieć właśnie dodatkowy mail. To właśnie chodzi o to zabezpieczenie, aby mieć dodatkowe, właśnie ten dodatkowy krok i wówczas macie ten kod, wpisujecie i w ten sposób się logujecie przez 2 kroki. Tak więc potencjalny haker, aby włamać się na Wasze konto, również musiał mieć dostęp do tych rzeczy, czyli dostęp do Waszego telefonu, żeby odczytać SMS. Jest taka szansa, ale to już jest bardziej zaawansowane. Albo właśnie dostęp do innego adresu e-mail. W tym miejscu potrzebujemy mieć taki adres e-mail, który jest zupełnie niepołączony z naszym kanałem na YouTube. Aby włączyć weryfikację dwuetapową, wchodzicie na Wasze konto Google, na Waszego maila, następnie zarządzaj kontem Google, a dalej wchodzicie w zakładkę bezpieczeństwo i tam macie taką zakładkę jak logowanie się w Google i weryfikację dwuetapową. W tym miejscu możecie właśnie sobie dodać numer telefonu, e-mail i w ten sposób zabezpieczyć własne konto. Kolejny krok, jaki możecie podjąć, aby zabezpieczyć Wasze konto na YouTubie, to sprawdzić, na jakich urządzeniach jesteście zalogowani. Może logowaliście się kiedyś do Waszego kanału, na przykład na telefonie czy komputerze kolegi. Warto by było takie urządzenie teraz usunąć. I tu nie chodzi o to, że nie ufacie temu koledze, tylko na przykład mogła zajść taka sytuacja, że na przykład ten kolega, koleżanka czy dowolna osoba, u której się logowaliście, na przykład przez przypadek ściągnęła jakiegoś wirusa na swój komputer albo na telefon i w ten sposób możecie mieć problem z Waszym kanałem, ponieważ ten wirus, to oprogramowanie ma już dostęp do Waszego kanału, ponieważ jest zalogowany na tym urządzeniu i ma dostęp do loginu i do hasła. Aby sprawdzić, gdzie jesteście zalogowani, wchodzicie po raz kolejny na Wasze konto Google, do zakładki Zarządzaj moim kontem Google, następnie bezpieczeństwo i w tym miejscu możecie zobaczyć, na jakich urządzeniach jesteście zalogowani i po prostu pewne urządzenia możecie usunąć. W opisie podlinkuję Wam wszystkie przydatne strony, tak żebyście łatwiej znaleźli te informacje, o których teraz mówię. I już ostatnim z kroków, o którym chcę dzisiaj wspomnieć, w jaki sposób możecie zabezpieczyć Wasz kanał na YouTubie, jest program ochrony zaawansowanej od Google. Polega on na tym, że musicie dokupić specjalne urządzenie pendrive, przez który logujecie się na Wasze konto Google. Na stronie landing.google.com, ja Wam ją podlinkuję oczywiście w opisie, znajdziecie więcej informacji na ten temat, ale generalnie polega to na tym, że musicie właśnie kupić specjalny taki pendrive, klucz bezpieczeństwa. Tu jest nawet napisane, że zalecamy zakup 2 kluczy, głównego i zapasowego i wówczas przez ten klucz macie tam specjalne hasło, na przykład na odcisk palca, albo musicie wpisać jakieś hasło i w ten sposób logujecie się do Waszego konta. Jest to jedna z najbezpieczniejszych form, ponieważ żeby się zalogować na Wasze konto, ktoś musiałby fizycznie mieć ten pendrive. Tak więc są opcje, żeby w jakiś sposób włamać się na komputer, na telefon, przejąć jakoś Wasze dane logowania, no ale tu już nie ma tego jak obejść, chyba że ktoś faktycznie ukradnie Wam ten pendrive, no ale wówczas musiałby znać jeszcze login i jeszcze hasło. Tak więc jest to jedna z najbezpieczniejszych opcji. I taki pendrive, taki klucz zabezpieczający, rekomendowany na stronie, o której przed chwilą wspomniałam, przez Google, kosztuje około 150 zł, z tego co widzę w tym momencie w internecie i oni rekomendują firmę Yubico. Tak jak wspomniałam, link znajdzie się w opisie, to będziecie mogli sobie więcej poczytać na ten temat i rozeznać w temacie. I to było 8 kroków, jakie możecie podjąć, aby zabezpieczyć Wasz kanał na YouTubie. Warto na samym początku wykonać te najbardziej podstawowe, czyli włączyć weryfikację dwuetapową, ustawić bardzo mocne hasło, włączyć wszystkie zabezpieczenia, które są darmowe i dostępne przez Google, przez YouTube'a i oczywiście trzymać te wszystkie hasła, loginy i tak dalej bezpiecznie, tak aby nikt nie miał do nich dostępu. Jeśli ten film był dla Was pomocny, to oczywiście zapraszam do zostawiania łapek w górę, a także polecam subskrypcję kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A na dziś to tyle, cześć i do zobaczenia następnym razem.